Umowę w sprawie dofinansowania inwestycji podpisano w środowe przedpołudnie w Szydłowieckim Ratuszu. Środki na ten cel będą pochodziły z programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. To kolejne tego typu wsparcie dla gminy Szydłowiec. Często było takie przekonanie, że inne subregiony województwa zyskują więcej. My dzisiaj w aspekcie w zasadzie wszystkich działań wszystkich działań samorządu województwa jesteśmy naprawdę liderem w pozyskiwaniu środków. 2 miliony 400 tysięcy złotych zostanie przeznaczone m.in. na dokończenie budowy Przedszkola samorządowego numer 1 imienia Tęczowego misia przy ulicy Wschodniej. Z tych pieniędzy doposażone i wyremontowane zostaną też placówki przedszkolne w gminie Szydłowiec. Mam nadzieję, że dzieci już w listopadzie, jeszcze w tym roku, będą się uczyły w nowym przedszkolu, a cały obiekt, zagospodarowanie, place zabaw, parkingi i ogrodzenie zostanie wykonane do września 2025 roku. Kolejne dofinansowanie, czyli 1 600 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na modernizację i zakup wyposażenia do publicznych szkół podstawowych w gminie Szydłowiec. Będą to zarówno remonty dachów, montaż klimatyzacji, remonty łazienek, tego typu prace. Zarówno na zewnątrz obiektów, jak i, jak i wewnątrz. Prace będą wykonane w szkole podstawowej numer 1 i numer 2 w Szydłowcu, a także w podstawówkach w Sadku i Majdowie.